Rozważ liczby 1 trzecia, 7 i minus 15. Do którego zbioru należy każda z nich? Mamy tutaj kilka zbiorów, przyjrzyjmy się im bliżej. Liczby naturalne to liczby, które znasz bardzo dobrze od dawna. Używasz je na przykład do liczenia. Liczysz 0, 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Ważna sprawa, często przyjmuje się również, że 0 nie jest liczbą naturalną. Zależy to od założenia. My zakładamy, że 0 jest liczbą naturalną. Liczby całkowite to będą liczby naturalne oraz wszystkie liczby do nich przeciwne, czyli takie z minusami. Zatem będzie to tak jak wyżej 0, 1, 2, 3 i wszystkie przeciwne. Do 0 przeciwne jest 0, do 1 minus 1, do 2 minus 2, do 3 minus 3 i tak dalej, i tak dalej. Liczby wymierne będą to takie liczby, które można wyrazić za pomocą ułamka, czyli ilorazu dwóch liczb całkowitych. Zatem będą to wszystkie liczby, które da się zapisać jako ułamek m przez n, gdzie m i n są liczbami całkowitymi. Tylko n nie może być równe 0. Pamiętajcie, nie można dzielić przez 0. Pamiętajcie również, 0 będzie liczbą wymierną, bo można je przedstawić jako 0 pierwszych albo 0 drugich. Albo chociażby 0,121, ewentualnie 0 dzielone przez minus 789, to wszystko będzie 0, czyli 0 jest wymierne. Liczby niewymierne to będą takie, które nie da się zapisać za pomocą ułamka takiego jak powyżej. Będą to zatem liczby, które mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone i niepowtarzające się, nieokresowe. Przykład, pierwiastek z dwóch, liczba pi, czyli stosunek obwodu koła do jego średnicy. Liczba pi wynosi w przybliżeniu 3, 14, 15, 92, 65 i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji, czy wiecie, że są zawody w zapamiętywaniu kolejnych liczb rozwinięcia dziesiętnego liczby pi? Najlepsi potrafią zapamiętać kilkadziesiąt tysięcy cyfr. Wróćmy do liczb niewymiernych. Inna znana liczba niewymierna to również liczba Eulera, e. E jest równe 2,718281 i tak dalej, bez powtórnej. Poznacie ją później, na przykład przy logarytmach. Ważna sprawa przy liczbach niewymiernych to taka, że te rozwinięcia dziesiętne nie dosyć, że mają być nieskończone, to jeszcze co ważne, muszą być nieokresowe. Czyli nie mogą się na końcu rozwinięcia dziesiętnego powtarzać jakieś liczby. Przejdźmy dalej. Liczby rzeczywiste będą to liczby wymierne i niewymierne. Warto wiedzieć, że każda liczba rzeczywista będzie albo wymierna, albo niewymierna. Podsumujmy sobie teraz krótko to, co powiedzieliśmy o zbiorach liczb. Największy zbiór z tutaj podanych to liczby rzeczywiste. Narysujmy sobie wielki zbiór liczb rzeczywistych. Potem powiedzieliśmy, że liczby rzeczywiste dzielą się na wymierne i niewymierne. Robimy krechę. Wymierne. I niewymierne. Liczby całkowite będą wymierne na pewno. Da się to przedstawić jako ułamek. Czyli tu będziemy mieć liczby całkowite. Gdzieś tutaj w liczbach wymiernych, a najmniejszy zbiór to będą liczby naturalne. One się będą zawierały w całkowitych. Naturalne, może innym kolorem. Naturalne. W porządku. Podsumowaliśmy sobie wszystkie zbiory liczb. W takim razie wróćmy do przykładu. Sklasyfikujmy podane liczby. Mamy najpierw 1 trzecią. 1 trzecia. Nie jest to na pewno liczba naturalna, nie jest też całkowita. Czy będzie to liczba wymierna? Czy da się ją przedstawić za pomocą ułamka? Jak widać, da się. 1 trzecia już jest ułamkiem, czyli jest wymierna. 1 trzecia jest to liczba wymierna. Zatem nie może być niewymierna. Jeżeli jest wymierna, to będzie też rzeczywista. Rzeczywista. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Liczba 7. Jest liczbą naturalną. Potraficie doliczyć do 7, prawda? Naturalna. W
związku z tym jest też całkowita. Jest też wymierna, da się ją przedstawić jako ułamek. Na przykład 7 pierwszych, najprościej. Może być to 14 drugich. Jest w związku z tym też rzeczywista. Zobaczcie, jakbym sobie tutaj narysowała liczbę 7, jest naturalna, 7, to zwróćcie uwagę, że jest naturalna, całkowita, wymierna i rzeczywista. W takim razie dobrze zrobiliśmy i zostaje nam na koniec minus 15. Minus 15, nie jest to liczba naturalna, tam mieliśmy tylko nieujemne liczby całkowite, tak? Nie jest to liczba naturalna, ale jest liczbą całkowitą, czyli jest całkowita. To jest liczba przeciwna do minus. Jest również wymierna. Da się ją przedstawić jako ułamek, na przykład minus 15 pierwszych. I jest też rzeczywista. To by było na tyle.